Siemarek. Dzień dobry, siemanko, cześć. Siemarek. Czego mnie niepokoicie? Wiesz co, zadałem tutaj pytanie dla Michała odnośnie ciebie i zastraszania przez Piotrka, żeby nie rozmawiał z EBEB, czyli z chłopakami od EBEB. Jak to skomentujesz? Ja nie rozumiem. Bo oni twierdzą, że ja cię zastraszałem, że masz nie rozmawiać z EBEB, kurwa. Nie, inaczej, Jarek, czy jak Piotrek szczerze, jeśli miałbyś teraz odpowiedzieć, czy jak do ciebie mówił, był zdenerwowany albo podnosił ton głosu? Znaczy, ja wam powiem inaczej, ja jestem zawsze szczery i mówię jak jest. No. Piotrek mówię, jak był na mnie, był Piotrek na mnie zły, że z tobą rozmawiam, bo jesteśmy przyjaciółmi, a on twierdzi, że jesteś jego wrogiem, więc wróg mojego przyjaciela powinien być moim wrogiem. Ja jestem człowiekiem, który zawsze, wiesz... Ja kontroluję właśnie emocje. Ja nie lubię mieć jakichś wrogów i tak dalej, z każdym lubię pogadać, jeżeli z kimś nie mam problemu. Nie wiedziałem, że to jest aż taki wielki między wami konflikt, że po prostu ja nie mogę rozmawiać z wami, czy z EBEB, z tobą Michał, czy z EBEB. I okej, rozumiem, jestem przyjacielem Michała, tu Michała, dzięki. Jestem przyjacielem Piotrka. Piotrka. Ale już jesteś przyjacielem Piotrka. A jeżeli Piotrek uważa, że... Ja rozmawiając z wami, znieważam go, to ja z wami nie będę niestety rozmawiał, bo dla mnie ważniejszy jest Piotrek, więc normalne, no spoko. No i to się szanuje, no po prostu ja z nim to wyjaśniłem sobie normalnie, to nie jest, że kurwa, jak radzi, że atakowałem, to nie była normalna rozmowa, prostu... Piotrek, podniosłeś głos, byłeś zdenerwowany, znaczy, dostałem, tak bo się nie rozmawia z przyjaciółmi. Nie, jeśli słuchaj, chcesz komuś zwrócić uwagę, to zrobisz to w normalny sposób, nie kontrolujesz swoich emocji, wiesz, czytasz co? Książki. Przykro mi się zrobiło z tego tytułu, że tak się stało, bo ja zawsze w każdej sytuacji zawsze stałem za Arkiem i po prostu jak to zobaczyłem, to kurwa, to mi się zrobiło przykro, dziwnie mi się zrobiło i faktycznie może gdzieś tam mogłem podnieść głos. Słuchajcie, ja w obronie Piotrka powiem, że oczywiście, no może należało mi się postawienie do pionu. My się kłócimy często z Piotrkiem, to jest nic niezwykłego. To, że wiesz, my się jak stare małżeństwo kłócimy. To, że mnie zjebał, ja raz zjebał on mnie, nieraz ja zjebałem jego, to jest, wiesz, to jest normalne. Tu tak, nie ma w ogóle... Przyjaciele, tak mi się wydaje, nie? Przyjaciół mi... Tak, to ma mi powiedzieć, on mi ma powiedzieć, Arek, kurwa, rozpaka ci, jest mi przykro. Nie, wkurwiłeś mnie, kurwa, dlaczego tak robiłeś? No widzisz, no. My sobie mówimy wszystko, tak jak w porządku, nie. Tylko że ja jak mojemu przyjacielowi chcę zwrócić uwagę na coś, żeby czegoś nie robił, to próbuję mu to wytłumaczyć w taki inny sposób. Ale ja też mu to tłumaczyłem wtedy. Nie, Piotrek, podnosiłeś głos i byłeś bardzo zdenerwowany. No, bo mi się mówię. Ale to mówię ci, bo mi się przykro. Arek, ja ci dziękuję bardzo za szczerość, bo to była szczera wypowiedź z twojej strony. Tak, i nie próbowałeś po prostu, jako że Piotrek jest twoim przyjacielem, powiedzieć, że nie, Michał, to była normalna rozmowa, on do mnie wręcz mówił szeptem. Nie, no normalnie, nie no, ale, troszkę się uniosłem, ale, ale kurwa, no to... Czyli jednak podniosłem. Ale absolutnie, no ale absolutnie nie, ma, ale nie tak, mam do niego problemu, że się uniósł. Wyzywałem, czy coś w tym stylu, tylko mówię, kurwa, Arek, co ty odpierdalasz? Ej, chłopaki, wy byście musieli poznać moją mamę, jak ona darła na mnie pizdę całe życie, więc jestem przyzwyczajony. Dla mnie to jest normalna rozmowa. Dzięki, Arek, nie za telefon. Wyobrażam sobie sytuację, gdzie twoja mama drze pizdę, ale to już jest twoja sprawa, nie? No, może krzyczała po prostu na ciebie. A tak się u nas mówi. My pochodzimy, wiesz, z Podkarpacia, z Małopolski. Tak. No. Mamy taką inną gwarę, ty jesteś rodowitym warszawiakiem. Ja nie jestem warszawiakiem. No to, ale pochodzisz z Wilanowa, kurwa. Tak, no. Gdzie to znowu jest? Dobrze. Wy jesteście z ulicy, ja jestem Bananowiec, jestem Lamus. Ja jestem ze wsi, wiadomo, ja jestem ze wsi. Do ulicy to ja miałem 13 kilometrów, kurwa. No, zdziwiłbyś się, jak się mówi na wsi. Chyba nie byłeś na wsi w takim razie. Ale to znaczy, co to jest dla ciebie wieś? Co? To jest małe miasteczko czy ogólnie wieś? Pochodzisz ze wsi, urodziłeś się w jakim mieście? Ogólnie moja rodzina pochodzi z Bieszczad. Gdzie się urodziłeś? Ja się urodziłem w Dębicy. Ale dużo... To nie jest wieś. No to jest miasto, no ale po granicy z różnymi wsiami. Ja i to jest bardzo małe miasto takie. Słuchaj, ja się urodziłem w Pińczowie. Miasto 12-13 tysięcy mieszkańców. U nas jak mama na kogoś krzyczy, nie mówi się, że drze pizdę. No ale my jesteśmy troszkę młodsi od ciebie, więc mamy troszkę inną gwarę, inny slang, więc... Teraz już nie region, tylko wiek. Wiek, region, no nie wiem, inaczej się mówi w Poznaniu, inaczej się mówi w Krakowie, inaczej się mówi w Rzeszowie, a inaczej się Gwarantuję ci, że w Warszawie, w Świętokrzyskim i jeszcze w Dobra, już nie masz taki kurwa moralny człowieku, chłopie, drze pizdę. No dobra, że mama drze pizdę. No dobra, nie mówi się, że mama drze pizdę, no powiedział ja teraz w emocjach, kurwa, bo ma, Arek tak lubi sobie powiedzieć, kurwa, coś w emocjach, więc powiedział w emocjach, że drze pizdę, no ale to jest powód do tego, żeby, kurwa, zwracać mu uwagę, ja pierdolę, przestań, kurwa. Ale możecie skończyć, że to... te pizdy tam w tej telewizji, znaczy w tym internecie. W tej telewizji.
To jak ja bym teraz... Ale Mordo, jak... Dobra, mniejsza o to, Arek, pozdrawiam cię serdecznie, Mordo, dziękuję ci za szczerość i życzę miłego wieczoru. Pozdrawiam, mua! I got brought in Atlanta, just to be in the family.